Ale mamy dzisiaj piękny dzień, sami zobaczcie, jak słonko świeci elegancko. O, rozbiję tą szybkę, teraz lepiej to widać, można się opalać normalnie jak na plaży. Ale ja dzisiaj mam bojowe zadanie, wiecie co ja będę robił? Normalnie wszystko z ogródka muszę pozbierać, bo już wszystkie przybory do jedzenia mi się skończyły. Niestety rzeczy, marchewki, zboże i tak dalej, nie mam z czego chleba upiec, normalnie w piecu się pali, ale chleba niestety nie ma. Także idziemy sobie pozbierać wszystko z ogródeczka, weźmy sobie ze skrzynki tutaj takie coś, poczekajcie, o właśnie, motykę sobie bierzemy, no i co, wychodzimy, ale przed tym jak ja wyjdę, to widzowie, nie zapomnijcie zostawić łapęcji do góry, właśnie tutaj taka mała na dole wam się wyświetla, super by było, jakbyśmy dobili tu z 5000 pod tym odcinkiem, bardzo, bardzo bym się cieszył, także klikajcie, ja kliknę te drzwi, a wy kliknijcie łapeczkę, na 3, 2, 1, otwieram i ja już otworzyłem, a wy otworzyliście łapeczkę, no mam nadzieję, że tak, dobra, idziemy do ogródeczka, szybko, bierzemy sobie motykę, ej, kto mi tu w ogródku szwankuje, ej, co ty robisz? Zostaw moje marchewki! Co ty wyprawiasz? Dziadzie! Dziadzie, uciekaj mnie stąd! Uciekaj! Raz, dwa, paszą wąt, paszą... No zobaczcie! Jedną marchewkę mi zostawił! Ja cię znajdę, dziadzia! Ja cię znajdę! Zobaczysz! Widzieliście? Jaki wredny sąsiad! Normalnie się tu przeprowadził niedawno, ale mnie wkurzył, no chętnie bym mu tam weszedł i to wszystko, cały domek jego rozwalił, ale on ma za dużo siły i za dużo, wiecie czego? Broni. On niestety ma dużo, dużo broni i mnie rozwali, także nie mogę z nim ryzykować, iść do niego i mu to rozwalać. Muszę wymyśleć coś lepszego, tylko co? Nie wiem, może gdzieś tu do lasu pójdę na jakieś grzyby? Nie, na grzyby ja nie chcę żadnych grzybów. Wow, jaki spad, zobaczcie jaka dziura tu jest i elegancka dziura, dobra, idziemy dalej. Nie idziemy dalej. Tutaj jest diament, wow. Może bym go wykopał, co? Ja diamentów akurat potrzebuję i wiecie co? Chyba pójdę po kilofa i normalnie rozwbiję ten diament, chociaż to mi szczęście trochę da. Może go sprzedam, będę miał na chleb i na wszystko. Zanim dojdę do domku po kilofa, to możecie zostawić subskrybera, jeżeli tego nie robicie, bo dobijamy 200 tysięcy. Jeżeli nie wiecie, no to już wiecie, już wam powiedziałem. I na 200 tysięcy szykuje się dla was fajna niespodzianka. Także naciskaj tego subskrybera czerwonego, żeby się zrobił na szary, a ja biorę kilofa i idę rozwalić tego diamencika. W ogóle skąd tam jeden diamencik się wziął? Idziemy, szybciutko, skaczemy. Jak najszybciej muszę dojść do tego diamenta, żeby go rozwalić i żeby go sobie wziąć, tak jest. Dobra, podchodzimy tutaj do tej dziury. O, jeszcze, dobra. I hop siop, tu jest ta dziura. Dobra, wskakujemy, bierzemy tego diamencika. Zobaczcie, jaki ładny on jest. Dobra, rozbijam go i elegancko mam diamenta, zobaczcie. Juhu, ale się cieszę. Wow, ej, co się dzieje? Co jest grane? Co się ze mną stało? Ej, zamieniłem się w jakiegoś ducha? Jak to niby? Ej, przecież ja padłem. Tutaj coś na mnie zleciało, jak wyciągnęłem tego diamenta. Wow! Ej, jestem duchem. Zobaczcie na mnie, jak ja wyglądam. I mogę normalnie sobie latać. Wow! Ale kozacko. Ej, zobaczcie, co ja mogę, jak ja szybko latam. Wszystko. I jestem jakimś duchem. Ale jak to się stało? Ja chcę być normalny. Ja nie chcę być takim duszkiem. W ogóle, wiecie co? Możemy iść kogoś sprankować, skoro już jesteśmy takim duchem, to wiecie co? Pójdziemy kogoś sprankować, nie wiem, jakiegoś villagera, tylko gdzie tutaj są villagerzy? Halo, villagerowie, jesteście tu gdzieś? Poszukajmy tu na wiosce, tak? Gdzie są villagerowie? Czyżby oni się... O, tu jest, widzę go. Dobra, sprankujmy go, niech on gdzieś pójdzie do domku, tak. Ja mu będę otwierał i zamykał drzwi, albo mu zniszczę domek, zobaczymy jak on zareaguje na to. Poczekajcie, wchodzi gdzieś i weszedł do domku. Okej, no to ja też wchodzę, otwieram drzwi. Zobaczcie, ej, tam jest jeden villager, śpi w ogóle. Ej, villager, co ty robisz? Poczekajcie, zamykam, otwieram drzwi, zobaczcie jego reakcję. I widzi. Nie wie, co się dzieje, chłop w szoku. Zobacz, ej, jakie on oczy dał. Zobaczcie na jego, jo. Dobra, i chłop ucieka. Normalnie lecimy za nim. Niech on wejdzie do jeszcze jednego domku albo coś. To mu go rozwalę w środku. Ale go nastraszę, o, weszedł gdzieś. Dobra, wchodzimy teraz za nim. Otwieramy drzwi, wchodzimy tutaj. Gdzieś weszedł do góry, dobra, wchodzimy za nim do góry. Ej, wlatuj Sebek, dobra, tak jest. Jest u góry, dobra, zaczynam rozwalać teraz to wszystko, zobaczcie na to. O, villager w szoku, zobaczcie, on ucieka. Ucieka chłop w szoku, nie wie co się dzieje. Rozwaliłem mu chatę. Haha.
Ten villager ucieka, on się przestraszył. Dobra, ja już go nie robię. Ej, ale dobry żart, dobre pranki można robić. Zobaczcie, ja jako duch mogę wszystkie pranki zrobić. Dobra, wiecie co? Idziemy teraz sobie sprankować kogo innego. A wiecie kogo? Wiecie? Ja wiem, tego pana, który tutaj mieszka. To jest taki dziadek, który mi ukradł właśnie całe moje pole. Pole z marchewkami i z innymi przyborami. Dobra, wiecie co? Ja go sprankuję, ale jakby go tutaj sprankować? Może on śpi akurat? Dobra, wiecie co? Wejdę do niego i porozwala mu wszystko w domku. Także chodźmy tutaj, wchodzimy sobie. Okej, elegancko. Oni mnie nie widzą, także ja sobie wchodzę. Dziadzio sobie stoi koło skrzyneczki. Dobra, niech se stoi, niech se stoi. A ja mu wszystko porozwalam. Poczekajcie, jak on tu w ogóle mieszka? I zobaczmy, czy on mnie widzi. Ej, dziadzia, jestem tutaj! On mnie nie widzi. Ale mam go, dobra. Wiecie co? Rozwalę mu skrzyneczkę. A masz. O, moje marchewki! Odzyskałem moje marchewki! Tak jest! Tylko nie wiem, gdzie one są, bo ekwipunku mi nie pokazuje. Dziadek w szoku! Dziadek w szoku! Zobaczcie! Nie widzi skrzynki! Dobra, rozbijmy mu to. To tutaj jeszcze. O, stolik. On się tak patrzy, co jest grane. Dlaczego mu to niszczy? Chłop w szoku! On wychodzi z chaty normalnie. Niech wyjdzie. Ja mu tu rozwalę tak doszczędnie tą chatę. O, i wyszedł. Przestraszył się. Dobra, wiecie co? Ja mu rozwalę cały dom w środku. Tak jest. Łóżko, tutaj jakieś rzeczy. Tu jakieś rzeczy. Ej, miał jeszcze jakieś ubrania. Zobaczcie na to. Elegancko. Dobra, zepsujemy mu to wszystko. Okej, podłogę trochę też, żeby nie miał gdzie tutaj mieszkać. On mi rozwalił ogródek, to ja mu rozwalę chatę. A masz tutaj, o, pełno dziur. Dobra, elegancko. Teraz go trzeba jakoś tutaj zwabić. Najchętniej bym mu coś powyrzucał, jakieś złoto, chociaż on nie zasługuje na to. Dobra, wiecie co? Schody mu też rozwalę. Okej. Dziadzia, idź do domu. Dziadzia. Zobaczcie, on w szoku jest. On chodzi po sąsiadach, bo on nie wie, co się dzieje. O, wraca do domu. Okej. Idź tam, dziadzia. Tak jest. Za chwilę go sprankuję, że będę do niego pukał. A, nie będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, nie wchodzi tam do domu. No wejdź, dziadzia, dawaj. Patrzcie, wchodzi. A tam w domku nic nie ma. Dziura jedna wielka. Dobra, zamykamy drzwi. I teraz chłop w szoku. Zamuruję go jeszcze, poczekajcie. Mogę go murować jakoś? O, mogę go murować. Dobra, murujemy. Tak jest, okna mu też zamurujemy tutaj, żeby nic nie widział. Okej, elegancko. I wiecie co? Za chwileczkę pójdę jeszcze Baby Sonika sprankować, bo on jest w domku, a ja tego dziadzia pozasłaniam tu, żeby on nic nie widział, żeby on z tego domku nie mógł wyjść. On jest w szoku. Normalnie tam sobie stoi, patrzy się. Dobra, ja go zamurowałem. On nie powinien stamtąd wyjść. I wiecie co? Idziemy teraz sprankować Baby Sonika. Tylko jeszcze muszę podwójnie tutaj dać, żeby czasem się, jak wiecie, będzie próbował wyjść, to żeby nie dał rady. Okej, tu go też zamuruję. Tutaj też elegancko. Dobra, zamurowana chata normalnie równo, jakby ściana tu stała. Haha, masz dziadzia. Żebyś mi ostatni raz tutaj do mojego podwórka przyszedł i psuł mi moje plony. Dobra, rozwaliłem to, elegancko zamurowałem. Zobaczcie, tak jego chata wygląda. Zamurowałbym jeszcze z tej strony, ale to tam później. Idźmy do Baby Sonika i go sprankujmy. Baby Sonik jest u mnie w domku, tylko musimy go znaleźć, bo on chyba śpi u góry. Także idziemy tutaj. O, jest Baby Sonik, jest. Muszę go jakoś sprankować. Zobaczcie, weszedł do góry. Tylko co by mu tu zrobić? No nie będę rozwalał tego wszystkiego, bo to jest moja chata. Okej. Wyrzucić też mu nic nie wyrzucę, ale nastraszę go w inny sposób. Zobaczcie na to. Poczekajcie, mam pomysł. Zrobię dziurę przed wejściem do domu. Gdy on będzie wychodził, to tu nagle będzie dziura. Dobra, robimy dziurę wielką, taką 4x4. Tak jest, jak największa dziura. Okej, dosyć głęboka musi być. Za chwilę zamurujemy boki, ale on będzie w szoku. Ale on się przestraszy. Ale go zrobię. Dobra, takie coś myślę, że wystarczy. Dobra, to teraz dajmy tutaj, zamurujmy to elegancko. Okej, coś takiego. Ale fajnie być duchem. Powiem wam, że nie jest wcale tak źle, jak myślałem. Okej, to rozbijmy. Tutaj trochę głębiej dajmy tą dziurę, zróbmy. Myślę, że potem będzie git. On nie będzie mógł wyjść, ale on będzie przestraszony. Ja, a później mu wodę rozleję z góry, żeby mógł sobie wyjść. Okej, tutaj, dobra. I teraz co? Idziemy, okej, do góry i połóżmy tu, nie wiem, sztuczną trawę. Tylko skąd ja wezmę sztuczną trawę? Dobra, miejmy nadzieję, że się nie skapnie. Zadzwońmy mu do drzwi. Poczekajcie, zamknę tutaj. Aj, nie miałem murować. Zamknąć
bądź. Dobra, zamknęły się. Teraz dzwonię do dzwoneczka. Dzwoń się, dzwoneczku. Tak jest, słyszycie? Dzwonię do domku. Niech on wyjdzie. Okej, jeden dzwonek, drugi dzwonek. I Baby Sonic idzie. Zobaczcie, zobaczcie. Wpadnie czy nie wpadnie? Tak jest! Wpadł na dół! Jo, co jest grane? Ej, powyrzucam mu może ziemię, żeby miał. Baby Soniku, trzymaj! Rzucam ci ziemię, proszę cię. Proszę bardzo. Podbuduj się do góry. On jest teraz w kompletnym szoku. On nie wie, co się dzieje. Nagle mu ziemia z góry spada. Zobaczcie jego przestraszoną minę. Ja sobie tutaj zląduję na dół. O, on teraz głowę na dół wziął i się podbudowuje. Dobra, damy mu więcej. Baby Sonika nie chciałem aż tak prankować. Proszę cię, Baby Soniku, wyrzucam ci tutaj pełno ziemi, a on nie wie, że to ja jestem. W ogóle, ej, jak ja mam wrócić z tego ducha? Ja nie chcę już być duchem. Może ja pójdę się przespać i wszystko wróci do normy. Baby Soniku, wyskakuj! Wyrzucam ci ziemię, proszę cię bardzo. Podbudowuj się cały czas. Tak jest, tu masz teraz bruczek. O, żebyś miał, okej. I podbudował się pod samą górę prawie. Jeszcze trochę bloków mu wyrzucę. Trzymaj, trzymaj, Baby Soniku, okej. Teraz powinien wyjść, a wiecie co? Ja idę się przespać, żeby wszystko wróciło do normalności, żebym już nie musiał po prostu być tym duchem. Także co? Ja idę spać do góry, siup, siup, lecę sobie. Zobaczcie, jak ja sobie latam. I miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy, bo już nie chcę być duchem, ale powiem wam, że było fajnie. Było fajnie, a teraz idę spać, także dobranoc, widzowie! O, ale fajnie się spało. Wyspałem się i wróciła mi rączka. Poczekajcie, ekwipunek też wrócił. Jestem normalny. Tak jest, wróciłem, udało się. Sen mi pomógł, już nie jestem duchem. Ale powiem wam, że fajnie było. Wiecie co, może pójdę tego dziadzie wypuścić. Ale kto tam gazuje? Ej, tam jakaś fura jest. I jakiś villager jeździ jakąś furą. Gazuje mi tu pod domem, co jest grane. Villagerze, wynocha mi stąd, to jest moja chata. To jest moje podwórko. Co on tu wyprawia, poczekajcie, co on w tej mojej wiosce tu wyprawia? Wyjdźmy, gdzie on pojechał? Gdzieś tam na prawo? Nie, tu, tam go nie ma. Tutaj, tutaj, ej, tu, świruje, wariuje, zobaczcie, na dwóch kołach jeździ. Jakim sportowym autem w ogóle. Villager, chodź tutaj, chodź tu. Dawaj tu do mnie. Gdzie on pojechał? O, tu jest, tu jest. Villager, co ty odwalasz tym autem? Jakie sportowe, jedzie we mnie. Nie, nie, nie. Nie, padłem, ej, co jest grane? Przejechał mnie. Dobra, klikamy odrodzenie. No nie, pojawiłem się znowu jako duch u siebie w domu. Co jest grane? Ja już nie chcę być tym duchem. Ten villager niedobry, zły mnie rozjechał tym sportowym autem. Ale dlaczego? Przecież ja nic nie zrobiłem, nie rozumiem tego. I dlaczego ja duchem zostałem? W ogóle, gdzie jest Baby Sonic? Baby Sonic, halo, pomocy, jestem duchem. Ej, on wyszedł z tej dziury, tak, wyszedł i zamurował. Nie ma już nic, poczekaj. Tam jest jakieś zebranie. A co tam jest za zebranie? Proszę państwa, proszę się rozejść. Co to za zebranie jest? Poczekajcie, podlecę tu. Ci villagerowie płaczą. A i tu ja leżę? O nie, oni mi pogrzeb wyprawiają. Nie, nie, villagerowie, ja tutaj jestem. Latam sobie. To nie ja. To ktoś inny leży. Ja tutaj jestem. Villagerowie, o co wam chodzi? Widzicie mnie? Jestem tu, obok was. No, patrzycie się na mnie. Tu Sebek jest. Ten jest nieprawdziwy. I nie wiem, co ja mam teraz zrobić, widzowie. Coś się tutaj stanęło. Znaczy, przejechał mnie ten villager i znowu zostałem duchem. Jest tutaj ktoś, jakiś potwór. I on mnie widzi, wow. I nie może mnie zaatakować, haha, mogę go rozwalić. Tak jest, rozwalę cię, rozwalę cię na hita, na strzała padniesz. Padaj, albo wiecie co, nie. Zaprowadzę go do pułapki. Chodź tutaj, założę mu kajdanki, poczekajcie. Stój, stój, stój i dobra, dobra, założone. On nie może się teraz ruszać, haha. Ale mam potwora, dobra, teraz ja go zaprowadzę do pułapki, ale mu zrobię pułapkę. Chodź tutaj, za mną, raz, dwa. On mnie się teraz będzie słuchał, bo nie będzie miał innego wyjścia. Tu jestem, tu, do pułapki, raz, dwa. No i mam go zamknięte, udało się, zobaczcie, jaką ja mu pułapkę zrobiłem. Villagerowie, jak widzieli, że ja zamykam tego potwora, to normalnie przyszli i zobaczcie, jacy oni są w szoku. A masz, potworze. Dobra, widzowie, wiecie co? Udało mi się chociaż pokonać tego złego potwora. Niech on tutaj siedzi w tej klatce. Villagerowie, możecie iść do domu. Oni dalej są w szoku, stoją i się patrzą. A możecie go pilnować jak chcecie. A ja idę do domku. Poczekajcie, ten mój domek jest tam. Także ja wracam do domku. A wy, widzowie, możecie mi napisać w komentarzu, jak ja mam zrobić, żebym się odmienił i nie zamieniał w tego ducha. Ja już nie chcę być duchem. Nie, nie, ja chcę być sobą, Sebkiem normalnym. W ogóle jestem akurat na tym. Dobra, wychodzę stąd, uciekam stąd. I weźcie mi, napiszcie w komentarzu, co ja mam zrobić, żeby już nie być tym duchem. Bo ja nie chcę.
chcę nim być. Jeszcze możecie wbić na moje drugie konto na YouTubie, te linki wszystkie w opisie, Instagram też, także wbijajcie. A ten odcinek już się będzie kończył, także co, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, do jutra, hej!